Nasze ciało w ogóle funkcjonuje w taki sposób, że jak mamy mało energii życiowej, jak jesteśmy obłożnie chorzy, no to nie jest tak, że jak wy leżycie na turbokacu, ktoś wam powie, siemanko, chodźmy się pobawić, jeszcze nad głową ci będzie tam śpiewał, tańczył, że wy poczujecie muzykę w uszach i sami zaczniecie tańczyć. To tak nie działa. I teraz większość ludzi nie zdaje sobie kompletnie z tego sprawy, że większość swojego życia przechodzi na takie 50% swoich możliwości energetycznych. Przez stresy, przez problemy, przez siedzenie w umyśle, przez i zaraz się zacznie całe wymienianie całej kompilacji, co powoduje, że my nie jesteśmy, nie czujemy się dobrze. I teraz wyobraźcie sobie, że od rana do nocy można czuć power. No i przyrównując to do mapy poziomów świadomości, im mniej energii w ciele, to się niemalże równa niższy poziom świadomości. Im lepiej się czujemy, tym wszystko przychodzi łatwiej, prościej, łatwiej się uśmiechnąć, łatwiej być, obracać sytuację w żart. A jak nie mamy tej energii, no to jak było na kacu? Jak było, jak byliście chorzy? Rozdrażnienie, moment. Nerwice, stresy. Pamiętacie kacyki? Jak rano się człowiek budzi i głowa pełna lęków i tak by ktoś miał was zaraz, nie wiadomo co z wami robić. No nie pamiętasz, co się działo wczoraj, więc może być głowa pełna lęków. No i kochani, to było dla mnie przeogromne odkrycie, że to jak ja się czuję wpływa na to, na jakim poziomie świadomości będę w ciągu dnia. To jest nieprawdopodobne. I tutaj mogę pierwszą przypowiastkę, no bo teraz znowu już mówiłem o tym, że jestem w formie życia. To jest nieprawdopodobne, jak ogromny wpływ na mnie miało to i ma dalej, bo ja nie jestem na 100%. Ja jestem teraz tak gdzieś na, myślę, 70% około moich możliwości energetycznych, czyli w gorszym stanie mnie nie zobaczycie. Chociaż no teraz trochę więcej węgli tankuję, było gorzej. Myślę, że byłem gdzieś tak na 50% swojej energii, albo jeszcze mniej. I pierwszy raz przez ostatnie 2-3 miesiące, od kilku lat, a kilka lat to w moim przypadku jest tak 3-4-5, byłem poirytowany. Wyobraźcie sobie, że nie czułem irytacji przez kilka lat w ogóle. Zero, nikt mnie nie był w stanie wkurzyć, zirytować. No nie irytowałem się. Nie czułem złości. To już były stany, które bye bye, już ich po prostu nie było. Nie czułem lęków, że rano wstajesz i jakieś fazy ci się w ogóle do głowy wkręcają. Ja tego nie miałem. I teraz jak wszedłem w projekt Forma Życia, nagle trenuję 3 razy dziennie, z czego jeden trening jest taki no brutalny. Nie dojadam, bo ciągle mam tą kalorykę zaniżoną i wiecznie chodzę głodny. I to spowodowało, że ja się na nowo musiałem sfokusować i dalej jest tak, że z każdego dnia ja muszę mieć taki stand-by, że uważaj, żeby nie odpierdzielać. Czyli cały czas mam taką czujkę, że Dawid, jesteś w zonie odpierdzielania, łap się i nie jest to łatwe. I czyli mimo, że jestem taki stand-by i cały czas uważam, żeby nie odwalić, to i tak odwalam. To jest niebywałe, że ja tyle lat samokontroli już było miodzio, obniżona energetyka i od nowa się zaczyna zabawa. No i to jest pierwsza odpowiedź na pytanie, dlaczego czasami macie tak, że wysokie wibracje, wyższe jest łatwiej utrzymać, jest łatwiej nim być, a czasami macie taki dzień, że się staracie i nie możecie. I tu już jest pierwsza odpowiedź, że zdrowie. Ono powoduje, że kontrola jest znacznie trudniejsza. Szybciej nam odwala, szybciej nam wybija. Jak jest ze zdrowiem nie tak, od razu wszystko się robi milion razy trudniejsze. Tutaj możecie sobie i polecam zapisać motyw związany z obserwacją. Bo to słowo, te nabieranie dystansu, obserwowanie jest kluczem. Bo obserwujemy innych ludzi, jak się zachowują. Oceniamy, obserwujemy na jakim poziomie świadomości są. Obserwujemy na jakim my jesteśmy poziomie świadomości. Obserwujemy nasze myśli. Obserwujemy emocje. Obserwujemy. To jest słowo klucz. I teraz do tego musicie dodać na piedestale, tak samo jak tamte rzeczy są mega ważne, ile mam energii w ciele. Obserwować, jak ja się czuję.
To jest jedna, to jest tak samo ważne jak to, że w ogóle myśli się same myślą. To jest 1:1. Ciekawe jest to, że jak są dzieci, to o to dbamy, nie? Żeby one się czuły dobrze. No. Bo wtedy nie odwalają. Są mniej marudne, są w miarę ogarnięcia. Nażrą się lodów, cukru. Dzieci szczęśliwe. Ale patrzcie, jaki to jest prosty mechanizm. Nażrzesz się cukru, jest okej. Na chwilę, bo na chwilę, ale się czujesz lepiej. I teraz dlaczego ludzie żrą na potęgę 120 kilo nadwagi? No bo jedzenie sprawia, że podnosimy się energetycznie. I teraz jak ktoś ma mentalnie fucked up i nie jest w stanie świadomością nie mieć problemów i tak dalej, czyli z poziomu umysłu wzrosnąć energetycznie, no to musisz to jakoś... kompensować. I teraz to są de facto inteligentni, intuicyjnie ludzie, nie? Że źle się czuję, no to wpieprzam się rogalików. Można byłoby to zrobić mądrze, idąc do dietetyka i powiedzieć, dobra, kochany, ja chcę się dobrze czuć i dietetyk też się tak poukłada dietę, żebyś miał odpowiednią ilość białek, węgli i tak dalej, że zrobisz to zdrowiej. Ale no, na dzień dzisiejszy mam coś takiego, że jak wstaję rano albo w ogóle mam jakieś samopoczucie, to ja mam tak. No albo muszę się wyspać, jak się źle czuję, albo muszę zjeść, albo pomedytować. W jakiś sposób ja muszę zacząć szukać tejże energii, bo jak ja tego nie zrobię, to się będę czuł dramatycznie. I to jest tak samo, jak zaczynają mi się myśli gdzieś tam jakieś kotłować i od razu muszę nabrać do tego dystansu i zastanowić się, czy ja chcę tak myśleć, czy nie chcę tak myśleć, czy ja chcę iść w tym kierunku, czy nie chcę iść w tym kierunku. Jest jakaś taka analiza. To tak samo z tym, jak się czujemy. Od razu trzeba zacząć działać. Taki przykład, jak wiele ludzi nie je śniadania, potem są zmierzli do obiadu. Nie da się z nimi wytrzymać, bo oni po prostu nie jedzą śniadania. Oni kawka i już. A świat cierpi wokół nich. No i teraz to, co determinuje naszą wibrację, no to są takie oczywistości. Mamy sen, nie śpimy, odbije się. Praca, to znacie, nie? Współpraca z ludźmi, bardzo świadomymi, wszyscy rozwojowcy. Wszyscy mówią, wiesz, no dzisiaj nie dospałem, czuję, że mam trochę zaniżoną energetykę, nie rozmawiajmy dzisiaj. Relacje, jak ogromny wpływ mają, jak jesteśmy nieświadomi oczywiście, no bo im jesteśmy bardziej nieświadomi, to jest to, o, tego trzeba wyjść. Tym bardziej te rzeczy determinują to, jak się czujemy. Jedzenie, no to jest kosmos, no możecie sobie zrobić test i no nie jeść. Jechać na wodzie przez tydzień, dwa. Aktywność fizyczna, no jak ktoś ma pracę siedzącą i nie dba o to, żeby sobie spacerować, czy w jakikolwiek ruch, no to tak samo słabo. Środowisko, no mieszkanie, bycie mieszczuchem i oddalanie się od lasów i generalnie widzicie to tylko na Discovery Channel albo jak jakiś tam serial oglądacie, że ktoś spaceruje, słabo. No i przeogromny wpływ też ma poziom świadomości, na jakim jesteście na co dzień. No bo jak jesteście na strachu, na żalu, na pragnieniu, to wysysa z nas energię i nawet jak otaczamy się ludźmi takimi, to mniejszy, większy, ale mają impact. Czyli im my stajemy się bardziej z poziomów mocy, to inni ludzie przestają mieć na nas wpływ. Ale nie jest tak, że nie ma wpływu żadnego, bo ta energia, ona między nami lata, nazwijmy to, w tym powietrzu. I każdy emanuje energię. No i teraz fajnie, że jesteś powerem niesamowitym, ale jakbyś przez tydzień siedział zamknięty z 10 hejterami, którzy ciągle hejtują, to gdzieś tam się zacznie udzielać ta energia. Nawet jak to wszystko rozumiesz. Nawet jak jesteś na wyższym poziomie świadomości. Nawet jak ktoś do ciebie bezpośrednio nie dochodzi. Ale to jest tak, jak było z tą świnią, z tym wielkim... To jest wbijane do podświadomości, czy my tego chcemy, czy nie. Czyli nasz umysł z natury jest taki, że on łapie. My to możemy odbijać tą piłeczkę, możemy tego nie brać osobiście, możemy mieć dystans, ale to jednak wpada. I z tą energetyką tak jest, że higiena taka wasza, no musi wzrastać, jeżeli chcecie wy wzrastać. I te wszystkie obszary muszą być na po prostu coraz wyższym poziomie. I tu jest tak naprawdę pierwszy paradoks, które jest potwierdzeniem tej tezy, którą wyłożyliśmy na początku. Jeżeli, a myślę, że każdy z was na tej sali liznął gdzieś rozwoju, no to jakie są podstawowe zasady osiągania sukcesu? Śpij mało, optymalizuj sen,
Wstawaj jak najwcześniej, długo pracuj, dużo pracuj, tak? Zbieraj wokół siebie jak najwięcej ludzi, klientów nowych. Staraj się, wiecie, jeść w miarę szybko, nie tracić czasu, no to i generalnie chcę powiedzieć wam o tym, że jak teraz popatrzycie na te czynniki, które mamy wypisane na ekranie, to bardzo często, jeżeli nie mamy tego fundamentu rozwoju duchowego, że ta energia życiowa jest tak ważna, żeby ją utrzymywać na pewnym poziomie, to jeżeli wejdziemy w rozwój, w osiąganie sukcesu bez tego fundamentu, to my się bardzo szybko rozwalimy. No bo ile jesteśmy w stanie funkcjonować na deficycie snu? Ile jesteśmy w stanie funkcjonować na tym, że wiecznie pracujemy? I wtedy zaczyna wszystko tak naprawdę kuleć. I to ja zauważam bardzo często, jest taka prawidłowość, że wchodzi się w ten rozwój, ten ruch zapierdzielania, osiągania, tu jedziemy, ale takim kosztem, że bardzo szybko wypadamy z tego pociągu. I mało to, nie to, że my jesteśmy w stanie przyspieszać. My po prostu zwalniamy, zatrzymujemy się i spadamy w poziom depresji. A stamtąd się odkopać, żeby jeszcze raz ruszyć, jest bardzo ciężko. Dlatego fajnie jest zacząć najpierw od budowania świadomości tego, że moje samopoczucie, moje zdrowie jest arcyważne. To jest numer jeden. Bo jak ja jestem wyspana, jak ja jestem najedzona, to ja mogę wszystko. I dobre buty. A propos tych, the dark side, bo ja miałem ten czas, gdzie właśnie oglądałem się Arnolda, a na filmikach Arnolda jest tekst typu, że no on śpi 6 godzin dziennie, no a jak musisz spać więcej, to śpi szybciej. What the fuck, no nie? I często rzeczywiście jest tak, że ja nawet rozmawiałam z tancerzami, oni mówią, że oni są tak zmęczeni tymi przygotowaniami do zawodów. Oni tyle z siebie dają i oni nie wiedzą, oni tańczą na przykład ostatni trening przed zawodami i pokazują, ja sama tak miałam, tańczę ostatni trening, jest kurde, wszystko źle, wszystko mnie denerwuje. I fajnie było, jak właśnie to akurat mi powiedział Michał Malitowski, który jest mistrzem wielokrotnym. On mówi tak, tydzień przed turniejem, wyśpi się, nie wchodź na salę, chyba że tam chcesz w pół dupy se popykaj, relax, take it easy, nie? Tydzień przed zawodami to już jest po ptokach. To już powinno być zrobione dawno. I to fajnie pokazuje, mistrz mi mówi o tym, że fundamentem jest to, żebyś ty się dobrze czuła, była wypoczęta i chciała tańczyć. I tak w zasadzie jest ze wszystkim. No a co robi pragnienie? Dawaj, jeszcze, do końca. Jeszcze, wiesz, ten pół dnia, dwa dni. Jedziesz, jeszcze. Jest prąd. Co robi szef firmy? Nie jeździ na urlop przez 10 lat, bo on musi pilnować biznesu. Bo go okradną, bo pracownicy sami nie dadzą rady. I rozumiecie, 10 lat w chronicznym stresie i zmęczeniu, a wystarczyłoby raz na 2-3 miesiące tak wygenerować dochód. Ja nawet znam osoby, które prowadzą świetne firmy i ta osoba twierdzi, ja muszę co półtorej miesiąca na 2 tygodnie wyjechać. To jest dla mojego zdrowia i dla zdrowia moich pracowników. Fantastycznie, bo ta osoba jest wiecznie naładowana energią. I energetyka ciała jest pozytywna. Nie ma spięć, nie ma zgrzytów. To jest niesamowite. To jest tak proste, a zarazem tak trudne, nie? Mm-hmm. No ja właśnie ten czas, jak miałem taki, że tam bankructwa i tak dalej, to ja sobie wkręciłem film, że American Hero, że nic mi nie zatrzyma, pełny but, czyli nażarłem się tej motywacji. No i teraz hitem jest to, że z jednej strony zadziałało, bo nie miałem pieniędzy, musiałem bardzo szybko zacząć dużo zarabiać, musiałem pracować, ja to wszystko ogarnąłem, bam, 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 bam. I pracowałem od rana do nocy, tak, sobie wymyśliłem, tak, brawo Dawid, zamiast sobie wymyślić, żeby zarabiać dużo, a mało robić, to ja to sobie wymyśliłem, że jak najszybciej, jak najwięcej klientów i w ogóle będę cały dzień od rana do nocy usługi. I to był czas, gdzie... No ja pracowałem gdzieś tak od 7 do 21:30, 22 prawie, bo albo byłem trenerem tenisa i cały dzień 40 stopni bieganie po korcie lewa prawa z zawodnikami, albo byłem trenerem przygotowania motorycznego i to było od rana do nocy codziennie. I jeszcze wieczorem otwierałem Jacka Danielsa i zaczynałem pisać książkę. Wiedziałem, że muszę to zrobić i teraz co się wydarzyło po kilku miesiącach, bo cały czas generalnie nie chorowałem. A jak mi rozłożyło, moja córka miała ospę i miałem drugi raz ospę. Czyli jak już mnie pierdzielnęło i to najfajniejsze było tak, że jak ktoś do mnie dzwonił, jakiś znajomy, Dawid, czy wyjdziemy na piwko, coś pogadać w ogóle, cokolwiek, bo cię nie ma. Ja mówię, nie mam czasu, nie ma opcji, w ogóle jest misja, nie, ja teraz jestem sukces.
I tak jak mi się wydawało, że nie ma opcji, żebym ja miał dzień wolnego, tak 2 tygodnie w czasów na ospie, nie? No bo wiecie, jak się wygląda, no po prostu ryj miałem tak zmasakrowany, że to był kosmos. I teraz to jest ciekawe, że my sobie wkręcamy film, jak jesteśmy, nazwijmy to nieświadomi, w głupiego filmu, ale nagle choroba, pach, i masz 2 tygodnie wolnego, nie ma problemu. I teraz znajesz oświecenie, że świat bez ciebie żyje, nie? Tak, i nagle jednak wszystko przetrwało i te moje filmy, te fikcje, które sobie ubzdurałem, okazały się głupie. Bo się mało co nie przekręciłem, bo druga ospa może się równać śmierci. Jeden dzień w tygodniu zrobić wolny. Na przykład, ale no i to właśnie, ale wystarczyło. I to nie jest tak do końca właśnie, że wystarczyło, bo to już by dało coś. Ale z dzisiejszą moją świadomością, to te wszystkie rzeczy byłyby świętością. Sen i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo przez to, że ja byłem niewyspany, byłem niemiły dla mojej zawodniczki. I to, jak ona mnie wkurzała, to był hit, gdzie ja już wiele lat po kontroli emocji, wiele lat po tym wszystkim. Ale ja byłem tak zmęczony, że irytacja, jaką ja miałem, i agresja, jak ona się nie słuchała, albo przychodziła rozleniwiona, a ja ambitny trener, ja z niej zrobię mistrza świata, pragnienie, to mnie wykańczało. I tak day by day, day by day, day by day, aż ospa, jeb, i zagrożone życie. I teraz ile ludzi ma tak, że nie mają może aż tak intensywnie jak ja, że pełny but od rana do nocy cały czas wiksa. Ale mają ciągle w głowie muszę. Ale mają to na niższym poziomie, ale cały dzień, znaczy całe życie stresik, strach, żale, kotłują się w tym. No i oni pracują na taką chorobę lat, nie rok czy tam półtora, tylko 20 lat, ale kończą z raczkiem. Także jak ktoś słyszycie, że ma raka, jak ktoś słyszycie, że ma jakąś poważną chorobę, to wtedy od razu patrzycie na Buźkę i mówicie, co nabroiłeś? Co było nie tak? Bo z czegoś ten raczek wynika. On się nie robi tak, o, bo masz geny nie takie. Tylko z kim byście nie rozmawiali, to za dużo stresów. Praca mnie wyniszczała. Ja czułam, że coś jest nie tak, no ale to olałam. No i co, i teraz dbasz o siebie? No i z tym to też jest hit, nie? Że różnie. Jedni, całkowita zmiana żywności, całkowita zmiana wszystkiego, a inni nie, nie? Dalej chcą wrócić do pracy. Nie wiedzą, co mają robić teraz, jak tylko chwila wolnego. No bo jest coś takiego, że generalnie nie wypada. Bo jak ja komuś opowiadam, jak wygląda mój dzień, że ja wstaję o godzinie, jakiej potrzebuję, czyli 12, 11, 10, bo tak ułożyłam sobie w życiu swój zawód, tak ułożyłam sobie swoją firmę, swoją pracę, że wiem, że jeżeli potrzebuję, to ja śpię. Ja wam powiem tak jeszcze lepiej, że przez ostatnie 2 miesiące to ja 2 razy miałem budzik, żeby wstać. Wczoraj i dzisiaj. Żeby nie było tak, że dzisiaj bym zaspał na bank, nie? Także. To jest najlepsze, że ja w ogóle się nie postrzegam jako lenia, bo jak ja mam zrobić robotę, to ja przychodzę, ja ją zrobię. Ja napisałam książkę de facto w 18 dni. Ja siedziałam 8 godzin, ale 12 spałam. Ja się czułam fantastycznie. Napisałam książkę na iPhone w 8 dni, ale 12 spałam i super jadłam. I to jest fajne, że przez to, że ja mam tego świadomość, nie mam wyrzutów sumienia, że nie wiem, ciocia, mama, wujek nie rozumieją tego, bo trzeba wstawać o 6 rano, tak robią ludzie sukcesu, nie? Kto tak powiedział? To jest jedna z reguł, ale tych reguł jest tyle, ile jest ludzi. Przede wszystkim wy musicie się dobrze czuć. No i teraz jak wejdziemy i zaczynamy znowu się bawić w te układanie tego, żeby było jasność, gdzie wy jesteście, na jakim poziomie, no to mamy takie proste 4 punkty, które myślę, że są bardzo, bardzo jasne i klarowne. Wychodzimy od ignorancji. McDonald's, KFC. Czyli w dupie mam, co Pizza jem. Pizza Hut. Jak hot się dogi czuję. W Żabce. Tam z tyłu wiecie, nie, o czym mówię. BP, Orlen. No. Wiecie, gdzie są jakie parówki najlepsze generalnie, nie? Gdzie warto zapiekankę. I teraz zauważcie, ile jest osób, i to jest zdecydowana większość społeczeństwa, że nie ma dla nich problemu, żeby zjeść Snickersa. Nie ma dla nich problemu, żeby zjeść od czasu do czasu, czy tam nawet częściej w Maku. Podstawa Snickers jest totalna kolanie. Ignorancja na to, co wrzucamy do swojej świątyni, czyli do swojego ciała. I to jest pierwszy, nazwijmy to, etap najniższy ludzi nieświadomych. Nie interesuje, jedzą. Tak, jedzą jak... Spożywają po prostu. Można by rzec, jak psiaki porzucone w Indiach, że chodzą po śmietnikach, wpieprzają byle coś zjeść. No i też generalnie to, że no nie będę tracić hajsu na jedzenie, nie? Hello. Są fajniejsze rzeczy. Ciuchy.
iPhony, zegarki, a nie na żarcie. To jest takie podejście. Do no sprawy. I co? No i potem troszkę wzrastamy, to przestajemy jeść trochę mniej śmieci. Czyli to już jest taka, już coś tam zaczyna kiełkować, jakaś świadomość, że nie, no jednak ten McDonald's niezdrowy, no to nie wiem, raz na tydzień, dwa, to tam się nic nie stanie. Czyli zauważcie, że u większości osób to tak jest, że ta świadomość wzrasta, ale tak, no jak jesteśmy niepełnosprawni, nazwijmy to na początku, to nie jest tak, że od razu wstajemy, jesteśmy herosami i biegniemy i w ogóle na setkę robimy poniżej 10 sekund. No nie, ledwo co wstaliśmy, to się zaczynamy czołgać. I teraz wy musicie wiedzieć, czy wy właśnie jesteście na tym etapie, czy już troszeczkę dalej zaczynacie być, że nie tylko, że w jakichś obszarach trochę zaczynamy się ogarniać, tylko czy już wchodzicie na tą selektywną świadomość, że już zaczyna to być naprawdę dobrze. No i tu jest... Że mamy sen. Ale tu jest świetne to w selektywnej świadomości, że jest tak, nie, McDonald's, fast food, shit, fe, a w domu co? Cukier. Coca-Cola, albo przetworzone jedzenie nie? Dalej. Tak, na przykład pizza, tam dalej wlatują jakieś takie syfiaste rzeczy, więc selektywna świadomość to jest generalnie punkt, gdzie utyka większość ludzkości. Tak, bo już myślą, że już jest spoko, że więcej eko, nie trzeba, nie? Więcej nie trzeba, bo już tak. Jest całkiem dobrze, nie przesadzajmy, wystarczy, nie? Że nie wariujmy. I teraz, kochani, to, co jest bardzo ciekawe, to, że to jest jeden do jeden. Im stajemy się mądrzejsi, tym zaczynamy dbać o więcej rzeczy. Czyli im jesteś głupszy, tym jesteś większym ignorantem. Im stajesz się mądrzejszy, tym mniej ignorowania wszystkiego. Ale w selektywnej świadomości wybieramy to, co jest nam wygodne. Dokładnie. I to jest to, gdzie sobie coś fajnie wytłumaczymy, że czasem można... No co to jest za problem, że raz na tydzień się napijecie alkoholu? Co to jest za problem, że to czy tamto? Cukiereczka czy... do kawy. Nie ma problemu. Czemu mi o tym cukierku powiedziałaś, jak jestem na deficycie? Od małych rzeczy się zaczyna. Nie, ale taka jest prawda, że moim zdaniem ta selektywna świadomość jest najtrudniejszym etapem. Bo tu my musimy podjąć decyzję. Po prostu podjąć decyzję. Wywalam cukier. Wywalam, bo wiem, że to szkodzi. To jest początek. To przetworzone jest biała śmierć. Cukier... I trzeba się tutaj trzymać, nowy nawyk. Na początku jest trudno, potem jest lepiej, coraz lepiej, a potem już generalnie patrzymy na ten cukier, jak to Miron pięknie kiedyś ujął, Miron Heńdze, który mi układał jak dietę. Pieczywo patrzy. Jak widzę, jak możesz nie jeść pieczywa, tak? A on mówi, dla mnie pieczywo to jest jak drzewo. To jest i tyle, tak? Więc generalnie normalnie teraz jakby zawsze... drzewo leżało. I to rzeczywiście się tak zmienia, tak samo w kontekście jedzenia. Można też pewne rzeczy wyrzucić ze swojego jadłospisu. Roman generalnie jest z Rosji, z Syberii, gdzie chleb się jest chlebem. Wiecie co? Do wszystkiego jest chleb. Więc jak pierwszy raz weszliśmy w tą nową świadomość odnośnie żywienia, szykowaliśmy się do zawodów. No i Dawid mówi, słuchajcie, no ale co z tego, że motoryka, treningi, dieta? Mówię, jaka dieta? No ale przekonał nas tym, że dieta to nie musi być tylko, że deficyt kaloryczny, ale dieta to też może być lepsze spanie, lepsze samopoczucie, więcej energii. No i ułożyliśmy dietę, która spowodowała, że się mieliśmy lepiej czuć. Ja się serio lepiej czułam, tylko fundamentem tej diety było to, że trzeba wywalić chleb. Więc Roman przeżywał gehennę, Dawid zresztą to pamięta, przez kilka dobrych tygodni. Patrzenie na chlebek z taką wiedzią. Już czasami przyniosą zupkę i wiesz, dwa chlebki małe. Nie? Po czym przyjechał jego brat po dwóch miesiącach, i który wszędzie wszystko jest chlebem, i mówi do niego, że ty nie jesz chleba? A on mówi, nie, w sumie już nie potrzebuję. Więc generalnie u najbardziej zatwardziałych, słuchajcie, nawet cukromaniaków, cukier może stać się czymś, co tak naprawdę nie jest wam potrzebne do życia. Tylko wy musicie zbudować nowy nawyk w sobie. Tyle. No i teraz ten czwarty punkt. Dla mnie to się, moje ciało stało się świętością, bo ja zrozumiałem, że nic z tej wiedzy, którą wczoraj nabyliście, jak nie będziecie mieli ciała ogarniętego. I teraz to jest najprostsza, można byłoby rzecz, sprawa z tego wszystkiego, co było wczoraj. Bo to, co było wczoraj, to jest trudne. Przyczyna i skutek. Nie patrzysz na kogoś i nie od razu go oceniasz, tylko widzisz jego przeszłość. No, trzeba o tym pamiętać. A jedzenie, to wystarczy, że wam ułożę jakiś dietetyk, jak po prostu roboty, idziecie do kuchni i robicie to według tych ilości, które on wskazał i wy dzięki temu wzrastacie. Dzięki temu jesteście na wyższych poziomach świadomości. Dzięki temu 1000 razy łatwiej jest ogarniać to wszystko, czego się uczyliśmy. Albo takiej bez tego to jest moim zdaniem niemożliwe, bo jak ja mam problemy z irytacją i strachem po tylu latach
Wiecie, bo ja nie jestem, to nie jest rok, dwa, trzy się uczę. Ja 14 lat codziennie, był czas, że przez kilka lat po 8 godzin dziennie, a teraz dalej nie ma dnia, żebym godzinkę, dwie się nie uczył. Tyle lat. I wyobraźcie sobie, jaki to dla mnie jest mindfuck, że ja teraz czuję irytację. To jest hit, bo energetyka. Także zrozumienie tego i teraz jak to ładować, mamy na tym slajdzie. I teraz pierwsza, najważniejsza rzecz do końca życia. Musicie się wysypiać. To nie ma nic ważniejszego od snu. Jak coś jest nie tak z waszym snem, to albo idziecie do dietetyka, dobrego dietetyka, czyli to jest trochę jak z lekarzami. Głupi lekarz, przyjdziecie, powiecie, że was serce boli, no to on powie, a no to cię otworzymy i ci je pociachamy nożem. Mądry będzie szukał przyczyn. Także są skrajne różnice między dietetykami, lekarzami, psychologami. Musicie szukać najlepszych. No i też bardzo ważna kwestia, jak się śpi na kanapie rozkładanej, leżance, to nie oczekujmy, że jakość tego snu będzie świetna. Może dlatego, że ja jestem sportowcem i ja naprawdę cenię sobie i wiem, że godzinę można przespać i przespać. No to też jest kwestia tego, na czym wyśpicie i gdzie wyśpicie. Jak wygląda wasza sypialnia, jak wygląda miejsce, gdzie wy wypoczywacie. Czy to jest miejsce zagracone, czy to jest miejsce, w którym jest za dużo bodźców. Czy sypialnia to jest po prostu łóżko, czystość, spokój, niczym nie zakłócona przestrzeń. To jest niesamowicie ważne, bo ja wiem, że jak ja mieszkałam w mieszkaniu, które było arcyzagracone, no to było mi bardzo ciężko odpoczywać, skupić się w ogóle na tym, żeby... Ja miałam wrażenie, że nie mogę oddychać, bo tyle przedmiotów mnie otaczało. Teraz jak ja sobie poukładałam, że łóżko musi być wygodne, na przykład podstawa, nie? Kto ma taki problem, że śpicie w jednym łóżku ze swoim partnerem i on się wierci, on się rusza. On... I teraz jak ja bym nie miała rozwoju duchowego, to bym pomyślała, jeżeli ja nie chcę spać pod jedną kołdrą z moim chłopakiem, to ze mną jest coś nie tak. Nie, po prostu mi jest niewygodnie. Dlatego każdy z nas ma swoją kołdrę. Jeden ma lżejszą, drugi ma na przykład cięższą, bo jednemu jest bardziej zimno. Mało tego, każdy z nas ma poduszki dopasowane do swojego ramienia, żeby szyja nie bolała. I łóżko jest ogromne, bo ja potrzebuję przestrzeni, żeby się wyspać. I takie małe rzeczy, przez to, że my na nich oszczędzamy albo nie zdajemy sobie z nich sprawy, że są tak cholernie ważne, potem powodują, że tak naprawdę ten sen nie jest w stanie fajnie przebiegać, prawda? Bo mamy za małe łóżko albo niewygodne. No i to jest top, top, top ważne. Kolejny motyw to jest jedzenie. I teraz dobrze jest to zrozumieć, że... cukier sprawia, że my mamy strzał tej energii, ale on jest bardzo, bardzo, bardzo krótki. Jak my zaczniemy dbać o jedzonko na maksa, to ta energia będzie pomału, bo pomału, ale wzrastać, a w pewnym momencie, jak już zaczynamy się naprawdę fajnie odżywiać, to będzie coś takiego, że jak już, no nie wiem, dietę popraktykujecie z tydzień, dwa, to w pewnym momencie zjecie cukier i powiecie, jakby się nic nie wydarzyło. Taka ciekawostka też się zaczyna dziać, jak wzrastamy poziomem świadomości w stosunku do alkoholu. Czyli ja dzisiaj, jak napiłbym się alkoholu, to nie podniosłaby mi się wibracja, chociaż dzisiaj jak jestem przemęczony, to pewnie mogłabym się trochę dźwignąć, bo jestem zmęczony. Ale jak przed projektem Forma Życia, nie wiem, z rok wcześniej, bo nie wiem, ostatnio chyba z rok temu piłem, to ja stawałem się głupszy, ale nie czułem się lepiej. Czy nie jesteś w stanie czuć się lepiej niż radość? No nie ma więcej. Jak jesteś codziennie uśmiechnięty, masz żarty, jest fajnie, to nie sprawi alkohol, że ty się będziesz czuł jeszcze lepiej. Nie da się. W szczególności jak jeszcze dbasz o jedzenie. To jest nierealne i wtedy zaczyna być coś takiego, że pijesz i mówisz, że ja nie potrzebuję pić. Staję się idiotą, ale nie czuję się lepiej. Jeszcze potem jest kac, tak? No to już w ogóle to się zaczyna wykluczać. Ale jak masz obniżoną energetykę, picie sprawia, że blokują się niższe poziomy świadomości i ty chociaż raz w tygodniu się czujesz dobrze. I to wręcz jest wskazane dla osób, które nie dbają o rozwój duchowy, o tą higienę umysłu i ciała, żeby się napić, żeby chociaż chwilę dychnąć, chociaż chwilę być na tej radości, chociaż chwilę się dobrze poczuć. Także jakby tak wszystkim ludziom teraz zrobić prohibicję, naraz alkoholem, ho! No to by było naprawdę, to co by się działo w rodzinach, to by była masakra. Bo tak to przynajmniej na chwilę ludzie czują się dobrze.
I zobaczycie, że jak zaczniecie dbać nam, dla mnie na maksa dbać to jest po prostu dieta. Pójście do dietetyka, tydzień pokręcenie nosem, że muszę coś tam układać, nie wiem jak to się nazywa, nie wiem jak to zważyć, ale po tygodniu to wy już jesteście w sztosie tego. Zobaczycie, że jak wam się energia podnosi dzięki jedzeniu i spaniu, nie będziecie potrzebowali cukru, nie będziecie potrzebowali tyle snu najprawdopodobniej jak i to zagra, a energii będziecie mieli nieporównywalnie więcej, łatwiej jest się kontrolować i teraz cała ta teoria wczorajsza nagle jest tak do praktyki, żeby ją wprowadzać. Jest nagle proste. Się czujemy dobrze. No i co? Kolejny motyw no to aktywność fizyczna i tu jest ciekawostka. Ja robię teraz trening kulturystyczny, to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem, nie? Nic. Czyli sport wyczynowy nie ma nic wspólnego z takim klasycznym zdrowiem. Prawda jest taka, że wystarczy z godzina spaceru dziennie. Jeżeli jakiś trucht 20-30 minut dziennie, świński trucht, wystarczy, ale codziennie. Ja widzę w ogóle, można co potańczyć. Się dzieje z ludźmi, którzy przychodzą sobie potańczyć. Nie dlatego, że chcą karierę niesamowitą robić, po prostu potańczyć, zmienić otoczenie. Potańczą sobie godzinę, dwie, trzy w tygodniu i to są zupełnie inni ludzie. Oni tu wchodzą tak, a wychodzą tak, pomimo tego, że się zmęczyli. Bo to jest pewna wymiana energetyczna. Oni tu przychodzą i przez to tak naprawdę fizyczne zmęczenie dostają strzał. I oni się czują fenomenalnie, bo fajnie, bo się poruszali, poczuli swoje ciało, spocili. To jest niesamowite. Jak mieszkacie w różnych miejscach, znajdźcie sobie takie miejsce. To może być joga, to może być, mówię, taniec, joga. To może być pływanie, to może być jakakolwiek z form aktywności, tylko wyjdźcie z domu, zmieńcie otoczenie, spoćcie się trochę, podnieście temperaturę swojego ciała. Ale jak wyjść, jak nie masz energii? Czemu się wam nie chce chodzić na siłownię? Znaczy chcielibyście, ale się wam nie chce, bo nie macie energii. I teraz jak się nie wyspałeś i się nie najadłeś, no to no nie chce się. I teraz wy podświadomie wiecie, że jak czujecie się bardzo źle, to wam się nie chce iść na spacer. Wam się nie chce iść pobiegać. I bardzo dobrze, że nie idziecie pobiegać, bo jak wy macie 30 albo 40% baterii naładowaną i wy jeszcze pójdziecie biegać, nie daj Boże wam to spadnie na 20, to wy zaraz wpadniecie w depresję, kontuzję, no i wszystkie depresyjne stany emocjonalne, czy tam z niższych poziomów świadomości. Teraz jakie to jest ważne. I teraz idźmy dalej. Nasłonecznienie. Pamiętacie pierwszy dzień wiosny? Wiecie, jest zimka i nagle jest słońce. Jakbyś na nowo się urodził, jest wrażenie. Co się działo pierwszy ciepły dzień. Z koronawirusem, póki nie było słońca, panika, wszyscy tu, ten, umrzemy. Potem nastała wiosna, lato, ogródki pełne gliwice ludzi. Wszyscy się świetnie bawią. Jaki koronawirus? Słuchajcie, zmieniła się aura w połowie września. Już, druga fala. Brak słońca powoduje, że my stajemy się energetycznie, naprawdę spadamy. Słońce jest energią życia i to nie jest jakiś mit. Nawet faraonowie w Egipcie stali i witali dzień, otwierając ręce i się nasłoneczniali. I ja wiem, że wielu ludzi to praktykuje, że oni po prostu wychodzą do ogrodu czy na balkon i leżą. Opalanie się to nie jest... Wszystkie babcie w oknach. Nie, takie głupie. Opalanie się kotem, nie? To nie jest tylko kwestia brązowej cery i jest fajnie, tylko słońce naprawdę nas ładuje. Dlatego tak ważne jest, że kiedy są te fajne ciepłe dni słoneczne, żeby wychodzić, ładować. Ja wam powiem, jaki ja mam nawyk i teraz na przykład w związku też z tą, bo to dużo ta forma życia, ja szukałem masę sposobów na to, żeby się ładować. To jak zaczynałem projekt, to jeszcze było, nazwijmy to, lato, żeby było ciepło. I ja rano wstawałem, szedłem sobie biegać, jak była ładna pogoda, to bez koszulki, żeby się trochę właśnie złapać tego słońca. A później, jak taki zadyszany wracałem do domu, to jeszcze sobie przed domkiem na leżaczku kładłem się i jeszcze dochodziłem do siebie medytując przez 15-20 minut. Czyli razem miałem około godziny słoneczka. Ja wiedziałem, że to jest mega ważne, żeby tą witaminkę D3 pozyskać. Jak najwięcej tej energii, bo i tak wiem, że będzie dramat, nie zaraz. Czyli szukałem, gdzie jestem w stanie tylko jak najwięcej tej energii. I teraz ja się tak dobrze czułem po tym krótkim nasłonecznieniu, że to zacząłem robić codziennie. I nawet jak nie pobiegałem z jakiegoś powodu i widziałem, że słońce wychodzi, to ja sobie wychodziłem na dwór i po prostu sobie czasami stałem
I po prostu się nasłoneczniałem chwilę, żeby tych promieni złapać. A teraz zobaczcie, jak to teraz wygląda często, że my tak, wstajemy rano, idziemy do auta. 7 sekund, czy tam 30 sekund, wiecie, słońca na twarz, nie? Jesteście w aucie, potem znowu gdzieś wchodzicie i wy nie widzicie słońca w ogóle. A energia słoneczna, no weźcie sobie jakąś roślinkę, ile roślin przetrwa bez słońca? No pojedyncze. I teraz my jesteśmy niezłymi motherfuckersami jako ludzie, że dużo zniesiemy, długo będziemy znosić, ale to ma negatywny impact. Także ja na waszym miejscu od dzisiaj wychodzi słońce, od razu idziecie przynajmniej te pół godziny, godzinę złapać promieni słonecznych. I ponoć między godziną, z tego co pamiętam, 12 a 14, te słońce ma największy impact na nas. Czyli jak się uda wam jeszcze, akurat jak jesteście w pracy, złapać tych promieni słonecznych, no to jest w ogóle najfajniej. No i to są takie hity. Dzieci są w szkole, jak jest słońce, od 8 do 16, nie? Ludzie są w pracy. No i teraz patrzymy na Włochów i mówimy, geniusze, mają siestę. Włosi, Hiszpanie. I to nie krótko, nie? W ogóle, dlaczego na przykład lubimy wyjeżdżać tam na wczasy? Oni mają inny poziom tej energii tak naprawdę. Tak, oni żyją w innym klimacie, ale fajnie zauważyłeś, nie zamykają się w pracy na te godziny, kiedy tak naprawdę możemy zażywać tych kąpieli słonecznych, tylko oni mają siestę. Więc jeżeli ktoś z was ma możliwość w swoim grafiku dnia taką siestę sobie szczególnie w tych miesiącach wiosenno-letnich wsadzić, dlaczego nie? No to jest taka różnica, zjeść kanapkę w pracy, w pokoju, a wyjść sobie na dwór. W bunkrze. I tu jest to, że jak zaczynamy być, i teraz zauważcie, bo to jest taką skrajność trochę, nie? Że co ja mam teraz, wiesz, mam 5 minut, widzę słońce, to mam wyjść i się nasłoneczniać? Tak. Jak wzrasta wasz poziom świadomości, to zaczynacie coś takiego robić. A teraz idźmy krok dalej, uziemianie. Czyli zdejmujecie buty i maszerujecie na boso po matce ziemi. I ktoś powie, po co? Bo tak samo jak energię dostajemy stamtąd, tak samo dostajemy z dołu. I to się zaczyna rozumieć na tych wyższych poziomach świadomości. I teraz sobie przypomnijcie, jakie jest to uczucie chodzić boso po trawie. Pierwsze, co to jest? Błogość, przyjemnie, fajnie, taka rzeźkość. To jest przyjemne, ale my tego w ogóle nie robimy, nie? Teraz ja jeszcze jako sportowiec pamiętam, że gdzieś tam się potrawię, no to ściągajcie buty, biegacie boso. To było fajne, przyjemne uczucie. I tak samo energię bierzemy z ziemi. Teraz są rzeczy, które bardziej was naładują, są rzeczy, które was mniej naładują, ale im wyższy poziom świadomości, to zaczynacie czerpać ze wszystkiego możliwości. Skoro ja się mogę dzięki temu lepiej czuć i pozyskiwać energię tak samo z dołu, jak i z góry, to robię. To jest niesamowite, ja tylko zaspoiluję tutaj minimalnie. Ja w książce akurat o tym piszę na temat czakr. Nie jestem gdzieś tam jakoś w tym temacie niesamowicie, wiecie, rozwojowa, ale to mi bardzo dużo pomogło, że czasami, kiedy była taka sytuacja, że nawet logika mi jej nie potrafiła rozwiązać, to gdzieś tam sobie uświadomiłam, że wystarczy ściągnąć buty i przejść się po trawie. Jest łatwiej, jak mam taką możliwość latem. Wystarczy czasami siąść koło drzewa i pooddychać tym samym powietrzem. Jest łatwiej. I ja nie muszę tego tłumaczyć, jak to się dzieje. I potem nagle znalazłam wyjaśnienie, że jeżeli masz problem z tym, że nie czujesz się w życiu bezpiecznie, to uziemianie powoduje, że ty dostajesz tą energię, która buduje w tobie poczucie bezpieczeństwa. Pięknie. Więc jeżeli boisz się jutra, masz strach, to bardzo dużo korzystaj z doświadczenia Matki Natury poprzez właśnie stopy, ręce. Połóż się na trawie na chwilę, 5 minut, to może być chwilunia. I twoje problemy po prostu tak znikną, nie? To jest ciekawe. Taki prosty mechanizm. No i kolejny motyw to fizjoterapeuta przede wszystkim. Tak samo jak my możemy od wewnątrz ciała poprzez jedzenie się ogarniać, wzrastać, zyskiwać więcej energii, tak samo jest element taki, że jak mieliście masę stresu w waszym życiu, odbija się to na ciele. Jak ktoś ma dobre oko, to po chodzie, po sylwetce jesteś w stanie stwierdzić, czy ktoś miał trudne dzieciństwo, czy była hula i dusza, piekła nie ma. I fizjoterapeuta może zacząć odkręcać wasze ciało od tej strony. Czyli mentalnie, jak wy się uwolnicie, wasze ciało będzie się luzować. Ale przyspieszycie proces z fizjoterapeutą, który w danych obszarach, jak macie pospinane ciało, odblokuje was. I to wiedzą doskonale sportowcy. Ale osoby takie na co dzień, no kto z was był u fizjo, który spojrzał na was, że to jest do poprawy, tu jesteście spięci i coś z wami robił. Ręka w górę, kto z was korzysta z fizjoterapeuty? No, patrzcie, całkiem sporo.
I teraz w ogóle w całym życiu, nie? A kto wyprowadził to, co było do wyprowadzenia. I teraz ja wiem, że to jest maksymalnie ważne, jeżeli chcecie szybko to wszystko ogarnąć. Jak się wam nie śpieszy, to to olejcie. Jak chcecie na starość chodzić bokiem, karkiem nie umieć odwracać i dlaczego się babcie wypieprzają? Bo nie potrafią głowami ruszać. Taka jest prawda. Jak chodzą staruszkowie? Wiesz, w nosiu jest to, nie? Nie ma skręcania w ogóle karkiem. Dlaczego? Bo tak jest wszystko pospinane od tego dostawania po ryju przez 60 lat. Nie? Ciekawy jest fakt, że często się mówi, że wyczynowy sport to wcale nie jest nic dobrego. Ale ja znam masę tancerzy, masę sportowców, multi-championów, którzy mają 80 lat i są w świetnej formie. Ale musieli zadbać bardzo wielowymiarowo o to. Tak, bo w momencie, kiedy ja zaczęłam w sporcie osiągać znacznie wyższe rezultaty, bo wzrosła moja świadomość, nagle mi nie było szkoda na to, żeby przeznaczyć miesięcznie, tygodniowo 300-400 zł na masaż. Bo masaż stał się fundamentem dobrego treningu. I to, co ja odkryłam, kiedy zaczęłam korzystać systematycznie z masażysty raz w tygodniu, że dzięki temu mi się trenuje łatwo. Ja nagle nie mam problemu i znowu z kontrolą emocji. Nagle mi jest przyjemnie, nagle jest fajnie, nagle ja chcę. Ja czekam na kolejny trening, bo moje ciało nie cierpi. I to się tyczy potem wszystkiego. Jeżeli na przykład pracujecie dużo w pozycji siedzącej, kilkanaście lat na przykład jesteście zgarbieni przy komputerze i szkoda nam jest zainwestować troszeczkę finansów w to, żeby ktoś to raz w tygodniu rozmiękczył, czy rozpracował, żeby się po prostu fajnie siedziało, wygodnie. To jest taki paradoks, nie? Że oszczędzamy na rzeczach, które tak naprawdę są fundamentem w tym, żebyśmy byli wydajni, szczęśliwi. Ale dopiero to zaczynamy rozumieć, jak wzrasta nasz poziom świadomości, bo tak to co jest? Ignorancja. Dokładnie. Nie mogę ruszyć głową w prawo, no trudno, nie? Kiedyś patrzyłem tak, dzisiaj mam tak. Ale wszyscy tak mają w koło, nie? No, ale i teraz to jest to, że im stajemy się mądrzejsi, tym więcej rzeczy bierzemy pod uwagę. To musicie mieć jakby u siebie, że to nie jest tak wtedy selektywnie, że a, to jest fajne, no ale bez przesady z tym uziemianiem. Tylko robicie wszystko, co jest możliwe, jak już naprawdę wzrośliście. No i kolejny myk, muzyka relaksacyjna, no ja bym to połączył z medytacją i de facto łączę z medytacją, ale to może najpierw przejdźmy do tych takich podstaw, jak mówiłaś już o uporządkowaniu mieszkania. Kochani, pomieszczenia mają energię. Dlaczego kościoły są takie wielkie? Bo wchodzisz i masz poczucie czegoś większego. Dlaczego sądy mają wysokie pomieszczenia? Bo jest ta aura taka, że coś jest większe. I teraz wy możecie tym manipulować. I znowu, jak wzrasta nasz poziom świadomości, to zaczynamy dbać o coraz więcej rzeczy. Ma znaczenie, jak wygląda wasze auto. Ma znaczenie, jak się ubieracie. Ma znaczenie kolor. Ma znaczenie wasz dom, jakie wy macie kolory, jakie kolor tam są ścian. Obrazy. Tak. Wszystko zaczyna mieć znaczenie, bo wszystko jest energią. Wszystko jest energią. Tak jak my emanujemy energią, pomieszczenia emanują energią, drzewa emanują energią, zwierzęta emanują energią. Wszystko zaczyna mieć znaczenie. No i tutaj stwierdzenie, że robię sobie mieszkanie na raz na 50 lat, no jest błędnym założeniem, bo w momencie, kiedy my się zaczynamy rozwijać, zaczynamy mieć inne potrzeby. I nagle stwierdzamy, że my potrzebujemy mniej szafek, mniej przedmiotów, mniej rzeczy w ogóle w tym mieszkaniu. Potrzebujemy przestrzeń, mieć możliwość oddychać. Potrzebujemy jasnych kolorów, bo po całym bardzo aktywnym dniu, jeżeli ktoś jest zawodowo, ma do czynienia z ludźmi, bardzo dużo energii wydatkuje, potrzebuje mieć mieszkanie, które tak naprawdę będzie oazą spokoju i miejscem, gdzie będzie mógł tą energię z powrotem do siebie absorbować. I teraz jeżeli wchodzi do mieszkania, gdzie atakują go bordy, czerwienie, żółcie, zielenie, pastele, no to tam można sfrikować po prostu. I jeszcze do tego na przykład chłop, facet, który znowu nie ugotowałaś, co ty robiłaś cały dzień. I wiecie, i te wszystkie czynniki potem małe nagle się zaczynają składać w to, że wy macie bardzo szybko dosyć. Od takiej pierdoły możemy zacząć, że na przykład mamy jakiś nylon na podłodze zamiast fajnego drewna. Wstajesz rano, kładziesz stopy na fajną drewnianą podłogę i już łapiesz energię. Masz jasne ściany, już ci jest przyjemnie. Kwiatuszki i już jest fajnie. To są takie małe czynniki, które jak wzrastamy, zaczynamy rozumieć, że one, te detale małe, tworzą mistrzostwo świata. No i teraz telewizor magiczny. Dla mnie na dzień dzisiejszy to jest tak, że przeważnie mam włączony albo YouTube i na przykład jakiś tam obrazek leci, że pada deszcz na jakimś mega pięknym pokoju, to w ogóle polecam, tam rain, po prostu pada deszcz, nie?
uspokaja mnie maksymalnie, jak pada deszcz. Fajne to jest. Albo ktoś chodzi z kamerą 4K po lesie. Też są piękne, zresztą byłeś też są, nieraz, te, tak. Też są fajne. No i teraz coś musicie znaleźć na siebie. Czasami mi lecą jakieś mnichy, jest muzyczka relaksacyjna, czasami to. A wieczorami czasem, jak piszę, już mam dość tego deszczu, to jak sobie puszczam jakieś moje kultowe filmy, które, nie wiem, Matrixa to widziałem chyba z 500 razy, Interstellar z 250, to w kółko lecą sobie te same w tle, a ja sobie coś robię. No nie wiem, ja mam tak, że ja lubię, jak coś jest w tle, a nie, że jest taka cisza. Także albo jest deszcz, albo jest, są mniszki jakieś, albo moje topowe ulubione filmy, które oglądam po 100 razy, no oglądam, no. One sobie lecą w tle, a ja sobie wtedy pracuję na komputerze. I też ciekawym mykiem tutaj są herce, nie? Czyli częstotliwości. Często jest tak, że na przykład jesteście w otoczeniu jakichś ludzi, albo sami ze sobą macie taki niesmak. Czasami wystarcza puścić odpowiednią częstotliwość. Jak wpiszecie na YouTubie, jak wpiszecie sobie w ogóle w Google, macie odpowiednie częstotliwości przypisane do pewnych zmiennych w nas. I tak naprawdę nie dość, że wy świadomie siebie programujecie, to możecie puścić jakąś odpowiednią częstotliwość, która po pierwsze będzie wpływać na kreatywności, was, na waszych domowników. Ja czasami nawet robię tak, że zanim zaczynam zajęcia grupowe z tancerzami, ja wiem, że oni mi przyjdą w X nastawieniach, ja po prostu puszczam jakąś określoną muzykę, zaczynam 5 minut później, bo oni dzięki temu podświadomie wlatują na pewien vibe i ja mogę z nimi pracować. I to jest taka sztuczka magiczka, jak nie macie ochoty tutaj, że tak powiem, ogarniać ludzi wokół siebie, żeby im się chciało, puszczacie odpowiednią muzykę. Może ktoś wam powie, że denerwuje go to, bo jest na takiej wibracji, że gdzieś to nie synchronizuje z nim, ale na pewno to ułatwia. I wam, i dookoła. To jest taka... No i teraz telefon. Jedna z waszych biblijnych, jedno z biblijnych przykazań, przynajmniej osób, które zaczynają inteligentnie korzystać z telefonu, to powinno być przykazanie. Albo tworzę treści, w ogóle nie jestem biorcą. I teraz zobaczcie, ile jest scrollowania, oglądania, co tam u innych, tralalala. Ja na dzień dzisiejszy albo coś tworzę, albo, no i tyle de facto. Także sorry, jeżeli tak mało odpisuję, sorry, jeżeli tak mało serduszek daję, ale ja nie jestem biorcą, ja tworzę treści. I to jest jakby maks. Jeden z minusów, jakich miałem, ale to taki pół minus, to jest to, że przed zaśnięciem ja oglądam półtorej godziny, godzinę, czasami do dwóch różnych materiałów właśnie rozwojowych, czyli u mnie duchowość jest codziennie. I zauważyłem, że to wpływa na jakość mojego snu. Jak na przykład wczoraj byłem zmęczony po tym całym dniu, położyłem się bez telefonu, ja zasnąłem momentalnie, a czasami też byłem zmęczony, ale dalej sobie jednak coś oglądałem. Puszczam, że słyszę jednym uchem, jak tam Alan Watts albo ktoś tam znowu nawija ten sam makaron, to trudniej jest mi zasnąć. I teraz jak jednak ten telefon jest przy nas włączony na, myślę, 20-30 minut przed snem, będzie wam zaburzał sen, wydłuży wam zaśnięcie. I teraz ile razy jest tak, że o kurde, dobra, zostało mi 7 godzin snu, kładziecie się jeszcze, frik, 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 frik. Te światło wali wam po oczach, czyli umysł ma informację, jest dzień, jest zajebiście dzień, bawmy się, pełny but. Odkładacie i myślicie, że zaśniecie. I macie znowu o te 15, 20, 30 minut mniej tego snu, nie? I to się taka karuzelka zaczyna robić. Także zrobiłbym na waszym miejscu świętość z tego, że bezpośrednio przed snem jest wyłączanie nara, bo zaburzycie sobie ten sen. I pouczyć się chwilę wcześniej. Także chyba, że macie taki komfort jak ja, że ja po prostu śpię do oporu, no. Czyli dla mnie budzik to jest fikcja, która się odbywa co 2-3 miesiące na dzień, dwa, nie? Albo audiobook, książeczka. Tam bardzo szybko się zasypia, nie? Do snu ktoś próbuje się czegoś pouczyć, poczytać. O, jedna strona. Ale warto przeobserwować, czy to przypadkiem cię nie męczy, bo różnie z tym jest, nie? Dlatego słuchanie jest fajne. Po prostu dźwięk, nie? No i kochani, ostatni motyw. Teraz medytacja. Powiem wam, jak w ogóle u mnie z tą medytacją. Bo jak ja zaczynałem medytować, w ogóle pierwsze medytacje, to był hit, mówię, dobra, zobaczę, nie? To było na zasadzie takie jak, no nie wiem, przejadę się na rowerze, zobaczę, jak się jeździ na rolkach, no. Takie ciekawe, po co to w ogóle jest, nie? To było lat temu, 14, nie? Filmików na YouTubie brak w tym temacie, nie? Mówię, dobra, idę, usiądę po turecku. I nie zapomnę, jak tak siedzę i tak sobie myślę, po co ja się tu, co ja robię w ogóle, nie? Po co ja mam siedzieć po turecku, nie? Już ego zaczyna karuzelę. I w pewnym momencie dopiero było... Przecież miałem nie myśleć, nie?
I to się samo myśli. No i tak z 2-3 razy pomedytowałem w ogrodzie i się skończyła moja przygoda z medytacją na wiele lat. Bo mówię, to jest po to, żeby zrozumieć mechanizm. Mechanizm rozumiem. No po co będę medytował? I teraz idziemy 14 lat później. 14 lat później wygląda to tak, że ja medytuję codziennie. Nie ma dnia, żebym nie medytował. I teraz dlaczego? Przed treningiem rano, jak wstaję, lubię sobie 5-10 minut poleżeć. Czyli wstałem i to nie jest tak, że od razu wstaję, tylko jest chwila dla mnie. Ja wiem, że kortyzol jest wystrzelony w moim organizmie. Ja potrzebuję chwilę, żeby dojść do siebie. Od razu na dzień dobry zaczynam sobie medytować. I teraz jak medytuję? Leżę, oczka wiadomo zamknięte i staram się odczuwać tą błogość. To jest dla mnie słowo klucz. Leżę, rozluźniam swoje ciało, rozluźniam policzki, całe ciało. Czasami leciałem sobie takim punktem, że rozluźniam sobie najpierw czoło, później policzki, później szczękę. I to jest hit, że zawsze, nawet jak leżę, już myślę, że jestem luźno i sobie mówię, dobra, rozluźnij twarz, ona jeszcze bardziej się zapada. To jest hit, że my jesteśmy w napięciu ciągłym, dopóki serio nie będziemy chcieli tego rozluźnić. Lecę tak przez całe ciało, jak już całe ciało jest rozluźnione, to wtedy jeszcze, w zależności ile mam czasu, tak długo leżę. I teraz to uczucie błogości jest słowo kluczem, bo jak się odczuwa tą błogość, to ja mogę medytować nawet 4 godziny, bo to jest fajniejsze niż cokolwiek w ciągu dnia, to jest tak przyjemne. Czyli to można przyrównać do takiego opalania się, jak jesteście na wakacjach, że po prostu leżycie, jest wam błogo, jest fajnie. I tak samo zaczyna działać medytacja, jak zaczniecie medytować tak, jak należy. I teraz tak, wstałem, chwila medytacji. Jadę na trening, to zanim zacznę ćwiczyć, kładę się na 5 minut, znowu sobie medytuję przed treningiem, żeby naładować baterię. Po treningu znowu kładę, jak moje ciało jest spompowane, zmęczone, znowu sobie medytuję z 5, 10, 15 minut, w zależności jak pikawa mi skacze. Czyli jak skończyłem trening intensywnie, to dłużej sobie poleżę. Jak mam mniejszą pikawę, to krócej sobie poleżę. Później jest Później idę do sauny, po saunie ciepłe kamienie. Znowu 5-10 minut sobie leżę i znowu sobie medytuję. I teraz nagle się okazuje, że ja w ciągu dnia mam tu 10 minut, tu 15, tu 3, rano 5, mam 30-40 minut medytacji. I co to sprawia? Że mam więcej energii. I nie dość, że się wysypiam, to jeszcze sobie tankuję tą energię w tych medytacjach. I teraz dlaczego? Bo ja się lubię dobrze czuć. I teraz jak zaczynamy siebie szanować i moja energia życiowa jest najważniejsza, bo dzięki temu łatwiej się kontrolować, łatwiej o dobry nastrój, łatwiej, no to zaczynacie medytować. I teraz jak wy macie to, że nie dosypiacie, trudne warunki w pracy, to wy tym bardziej musicie dotankowywać tą energię, tym bardziej musicie zwracać na to uwagę i tym więcej tej energii otrzymacie po tych medytacjach, jak to będzie dla was piedestał w życiu. Czyli im bardziej jesteś zmęczony i strzelisz sobie 5, 10, 15, 20 minut medytacji, to cię jest w stanie zatankować jak dodatkowe 2-3 godziny snu. To mniej więcej tak działa, jak odczuwamy tą błogość w tej medytacji. Czyli jak rozluźnicie ciało, umysł odpuści troszkę i po prostu relaksujecie to ciało. Mówicie sobie, że to jest chwila dla mnie, chwila chillu. Moje ciało sobie odpoczywa, żeby mieć więcej energii. Także też fajnie dla mojego ego to zagrało, że medytacja to nie jest medytacja, tylko to jest tankowanie energii. Jakbym na stację benzynową zajechał i ładował po prostu akumulatory. Taka rada ode mnie, bo dla mnie medytacja długi czas to był taki śliski temat, bo wszyscy mówią o tej medytacji. Wszyscy ją uprawiają. Ja gdzieś tak nie bardzo w ogóle rozumiałam jak. Oprócz tego, że wiem jak wygląda pozycja medytacyjna i że się siedzi w bezruchu, czy się nic nie robi. Myślę, że większość z was ma coś takiego, że nie do końca czuje w ogóle ten temat. W sensie, że wiecie, że to jest potrzebne. Fajnie by było umieć, ale jak? I tutaj taka rada ode mnie, jak ja to zaczęłam w ogóle wcielać w życie. Pierwszym krokiem to było po prostu włączanie sobie z rana czy wieczorem wdzięczności. Zamykałam oczy i najpierw sobie powtarzałam, za co w ogóle jestem wdzięczna dzisiejszego dnia. Takie pierduksy, nie? Potem sobie zaczęłam już globalnie myśleć, za co w ogóle jestem wdzięczna. Ale i widzisz, to już mnie wprowadzało w fajny taki motyw, że ja się uspokajałam. Ale patrzcie, to jest fajne, że tu jest afirmacja wdzięczność, która daje specyficzną energię, a tu była afirmacja błogość. I bez tego nie odczuwałabyś wdzięczności, a ja bym nie odczuwał błogości. Jak gdyby bardzo ciężko było przeskoczyć z tego sztosu całego dnia
czy sztosu tego, że właśnie stałam nocy, do tego, że nagle oczyścić swój umysł. No jak to? Więc ta tak naprawdę wdzięczność mi załatwiła to, że ja gdzieś tam wchodziłam w odpowiednie fale dla mnie. I potem, jeżeli odczuwałam taką potrzebę, to już bardzo łatwo było mi się z tego ulotnić do kontroli oddechu, czy już gdzieś idę bardziej wdech, wydech, coraz wolniej, a z tego już coraz mniej zaczynałam myśleć. Coraz mniej, mniej, mniej i czasami udawało mi się już wchodzić w ten stan właśnie medytacji. Może to tak można określić. Ale wiem, że jak gdyby nie sztuką jest to, żeby na siłę starać się tutaj osiągnąć ten stan, tylko żeby próbować się wyciszyć i fajnie, co Dawid ująłeś, zatankować sobie tego spokoju, tej energii dla siebie. I musicie siebie obserwować, żeby znaleźć swój sposób na to, żeby wejść w ten stan medytacji, w ten stan mega, super, ultimate relaksacji dla waszego umysłu i ciała. I to, co jest niesamowite, czasami wystarczą 2, 3 do 5 minut. I już. No i teraz całą tą różnicę w tej zabawie, nigdy ogromnych efektów nie zaznacie jakimś jednym obszarem. To jest tak, jakbyście mieli mieć całe życie zmienione, bo ogarniecie myśli. No nie, do dopełnienia trzeba mieć emocje. Do dopełnienia trzeba mieć rozumienie, jak się ego buduje. Trzeba rozumieć subiektywność. Wtedy macie fajny cały obrazek. I tak samo jest tutaj. Czyli jak się po prostu będziecie wysypiać, to dużo nie zmieni, bo jeszcze jest odżywianie się. Bo jeszcze jest dotankowywanie tej energii. Jest nasłonecznianie się. I teraz game changerem jest, jak wy zaczniecie robić to wszystko. Nagle to będzie potężna różnica, że wy nie będziecie potrzebować w ogóle cukru. Nie będziecie musieli pić alkoholu. Po prostu nie będziecie, to was nie będzie w żaden sposób wznosić. I to jest element, do którego dążymy z pozycji ciała, żeby pomóc naszej bani. Bo bez ciała bania nie zagra. I to wam gwarantuję, wiem to po sobie. A fajny jeszcze jest taki przykład, bo Miron teraz był, czyli mój trener, na zawodach kulturystycznych, bo on jest prosem, czyli tam full pro zawodnikiem. I był w pokoju w Alicante, teraz w Hiszpanii, z takim drugim chłopem, który ma takie małe ADHD. I mówi, jak on był z nim w pokoju, no żeby koszta, żeby było troszkę taniej. On mówi, że jak go w pierwszy dzień widział, on myślał, że będzie do niego strzelał. On mówi tak, nie dość, że tam jest skrajna kaloryka niska, zapotrzebowanie energetyczne jest kosmiczne i oni chodzą na takiej agresji, że to jest po prostu niepojęte, jak oni są przed zawodami, odwodnieni i tak dalej. No jest masakra. I ten mówi, i ten chuj o 3 rano wstał i zaczął wszystkimi naczyniami i tak dalej, bo on kolację musi zjeść. A on tak, nie mógł spać, Miron, już zasypiał, to ten zaczął w kuchni dup, 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 dup. I teraz mówi, on nienawidził go. I to do tego stopnia nienawidził, że on myślał, że wstanie i będą się zaraz bić. I teraz uwaga, minęły zawody, zatankował tyle węgli, mówi, ten gościu się okazał spoko. Wyrąbane. Rozumiecie, że polubił go. I teraz jaka skrajność. Jesteś energetycznie wykończony, masz dość drugiego człowieka, nie umiesz na niego patrzeć, sposób jego mówienia cię irytuje i tak dalej. Świat rzeczywisty. Najadłeś się, jest okej, okay, nie? Tak. Pogoda tak jak Ewunia. Ewa wyspana, Ewa najedzona, Ewa szczęśliwa. Nie cierpię Anglii, ale jak zjem English breakfast, nawet deszcz mi nie przeszkadza. I teraz zobaczcie, jaka jest skrajność w przeciągu paru godzin. I co Miron właśnie, bo myśmy wczoraj na ten temat rozmawiali, przedwczoraj, powiedział, że to jest nieprawdopodobne, jak mu się zmienił mindset. I teraz to samo się wydarzy u was, jak zagracie tymi wszystkimi. Wy nie jesteście tak nisko, bo nigdy w życiu jak on był, czy pewnie ja jeszcze kilka dni temu, czy kilka tygodni. Wy wychodzicie z tego pułapu, może 40%, może 70%, gdzieś tam to się faluje. Ale zobaczycie, jaki to jest game changer, jak naładujecie swoje akumulatory na 80-90%. I teraz to jest pierwszy step, że zaczynamy dbać o siebie. Drugi, to zaczynamy dbać o wszystko. I teraz, kochani, zawsze to myślę wychodzi, ogarnijcie siebie, a później będziecie w stanie ogarniać świat. Zawsze to idzie najpierw tu, sprzątamy w ogródku, a potem dopiero zaczynamy patrzeć globalnie. I jak rozumiemy, że wszystko tak naprawdę jest energią, my jesteśmy częścią tej energii, my żyjemy wszyscy w jednej wielkiej symbiozie, no to już wtedy się zaczynamy zastanawiać nad takimi czynnikami jak nawet segregacja śmieci. Nawet nie wyrzucanie śmieci byle gdzie. Ja pamiętam, kiedyś miałem takie hitowe. Teraz mi jeszcze Roman by tutaj ten, ale tam cicho sieć.
Kiedyś ja miałem taką fajną filozofię, że jak jadłem McDonalda w samochodzie, to wyrzucałem całą paczkę, nie? Za okno. To regularnie. Ignorancja. I myślałem sobie, i patrzcie, jak ego fajnie jest w stanie to ułożyć, daje pracę. No ktoś to będzie musiał posprzątać, nie? Czyli, no, słabo, nie? Słabo, ale dla mojego ego było wytłumaczone. Daję pracę, jestem pracodawcą. Teraz widzicie, nie pomyślałem pewnego dnia i w ogóle kiedyś się to odkręciło, jak kiedyś szedłem po rynku w Krakowie i tam był taki syf. Ja sobie myślę, chyba wszyscy tu myśleli, że dają pracę. I jaki syf, i jak niefajnie, i jak niemiło. I mi coś pykło, że wypada nie robić tak nigdy więcej. Nie? Ale generalnie kraje, które są bardziej rozwinięte, poziom życia, status jest wyższy, tam jest Im wyższy poziom świadomości, zauważcie, czyli gdzieś są ludzie bardziej ogarnięci, to jest czyściej. Ja pojechałam do Rosji na Syberię, gdzie w ogóle Roman mnie zabrał na wiochę, która, wiecie, ja pierwszy raz przeżyłam w życiu coś takiego, że jedziesz 4 godziny lasem, żadnej wioski i wjeżdżasz do wioski. Po 4 godzinach. Rozumiecie? 4 godziny, nic, sam las. I nie twierdzę, że ci ludzie tam są niesamowicie majętni, ale tam jest czysto. Tam jest porządek. Ludzie dbają. I to jest ciekawe, nie? Że tutaj wcale to nie jest tak, że jak masz pieniążki, to ty kumasz wszystko. No nie do końca, bo przejdziemy się po Londynie, czy przejdziemy się po Paryżu. I to wcale nie śmiecą ci, którzy są, że tak powiem, finansowo niżej. No to właśnie tak jak ten McDonald's, to jest świetny przykład. Można nie? być wieśniakiem szczęśliwym. Czarna beta. No, można być ten. McDonald's. Wtedy Fort Mondeo. Niech się biedaki bawią. Kochani, także im my bardziej wzrastamy, to zaczynamy inaczej patrzeć na wszystko. I teraz selektywna świadomość to zaczyna być to, że na przykład nie wiem, segreguję śmieci. Nie wiem, nie jem zwierząt. Ale dalej inne obszary są daleko z tyłu. I jak zaczynamy wchodzić na te najwyższe poziomy, nie jemy wcale mięsa, albo jemy go dużo, dużo, dużo mniej. To jest takie minimum. Dbamy i robimy wszystko, nawet mentalnie działamy na poczet tego, żeby nie było wycinki lasów amazońskich. Żeby zwierzątka nie były traktowane tak, jak są traktowane. I zaczynamy już nie tylko patrzeć na naszą świątynię, tylko zaczynamy patrzeć na cały świat, jak on wygląda. Ludzie montują sobie baterie słoneczne, zaczynają patrzeć na temat tego, żeby ta energia się odnawiała, że już nie palą w tych piecach, na przykład na wsiach. To jest niesamowite. Opon. Bo na Rudzie Śląskiej to ja nie wiem, czym oni palą, ale grubo czasem. Nie? Ja jestem akurat z Opolszczyzny, więc ja widzę, jak to się fajnie zmienia. Jedzie się teraz i co drugi domek ma na dachu panel zamontowany. To jest niesamowite, jak wzrasta świadomość ludzka. No wiadomo, tutaj na Śląsku jest troszeczkę inaczej. Wungel tutaj cały czas się, że tak powiem, hajcuje. Ale widać, jak świadomość zmienia globalność generalnie tutaj, całej naszej kuli ziemskiej. I to jest fajne. Aczkolwiek ta selektywność jest pułapką troszeczkę. No, no znowu, że to robię, a resztę nie muszę. Także im będziecie na wyższym poziomie świadomości, będziecie coraz bardziej dbać o całą matkę Ziemię i to się staje w sposób naturalny. Także część z was tego pewnie nie czuje ni huhu. Jak nie jeść mięsa, jak jakieś tam myślenie, ale to przyjdzie, dbanie czy wspieranie jakichś akcji, które gdzieś tam dbają o cały świat. Bez sensu. Ale na ostatnim etapie, jak już zadbacie o siebie, to zrozumiecie, że wszystko wokół ma też ogromne znaczenie. To jak są zwierzęta traktowane, to jak jest natura traktowana, wszystko zaczyna mieć znaczenie. Także im wyższy poziom świadomości, i to też zobaczcie po liderach, że ci najwybitniejsi liderzy patrzyli zawsze globalnie. Oni nie patrzyli już na siebie, ja, tylko już my jako ogół, zwierzęta jako natura, jako cały ten ekosystem. Fajny jest ten przykład z Bill Gatesem, który ogromne pieniądze zainwestował w to, żeby opracować system toalet dla Afryki. Co z tego, że dam im chleb, jak oni umierają przez choroby, z których my już dawno wyszliśmy, z tego względu, że po prostu jest jeden wielki syf. Oni żyją, rodzą się w swoich fekaliach. I on zainwestował miliardy, Boże, tam hektolitry kasy, wpompował w ten projekt, żeby opracować toaletę, która będzie tak naprawdę cały czas mogła funkcjonować bez odpowiednich tam No bez kanalizacji, bez wszystkiego, tak, nie? Które my Co mamy. To jest w ogóle za pomysł, nie? Tak, jest tak, na Netflixie, więc o tym to fajne. Pokazuje, jak się zmienia potem już myślenie, nie? On pomyślał, co z tego, że ja tam przeleję... Dam pieniądze, nie wiem, studnie wykonam. Albo szkołę będą mieli, nie? Co z tego, że ja im dam możliwość uczenia się angielskiego, jak oni umrą, zanim dojdą do tej szkoły. To fajnie pokazuje tą świadomość. Także im wyższy poziom świadomości, tym bardziej patrzenie szerokie
tym bardziej wszystko zaczyna mieć znaczenie. I to też jest taki fajny trik, ale może nie idźmy do biznesu, bo to się zaczyna później też wiązać z tym. Wlećmy do aha. Dobra, i teraz aha, które mi uratowały życie, czyli aha, to ja mogę mieć lepsze samopoczucie, jak zadbam o siebie. Aha, i te aha to jest takie małe oświecenie. I takich oświeceń im więcej, tym lepiej. Nie masz wahań energetycznych. Aha, to się mogę czuć cały czas dobrze. Aha, to dlatego muszę jeść i dlatego muszę spać. Łatwiej kontrolować emocje. Aha, to po to ja to mam robić, nie? I teraz, kochani, bez tych aha to nie działa. I te aha to jest skapowałem. To ja po to muszę robić. No i co? I teraz hitem jest to, że w ogóle się nie choruje. Czyli patrzcie, jaka to jest w ogóle z tym... To jest fajny ten koronawirus, bo... zamykamy was w domu i tak dalej. Akcja społeczna powinna wyglądać w sposób taki, że co zrobić, żeby się uodpornić na tego wirusa? I teraz, jak ja byłbym prezydentem, czy tam szefem, bardziej dyktatorem, prezydent to tam guzik może, to by było tak, że każdy obowiązkowo musi wychodzić na dwór spacerować. Musi się nasłoneczniać. Przetworzone produkty, wszystkie niezdrowe, ban. Jemy zdrowo. Nasłoneczniamy się. Dbamy o higienę umysłu. Programy relaksujące. Świadomość, żeby się mniej stresować, jak uwalniać stres. Bo jak my wzrastamy świadomością, jak my wzrastamy ciałem, to choróbska się nas nie łapią. Jesteśmy w tej fajnej sytuacji, że pewne nawyki możemy zmienić już teraz, a nie po pierwszym zawale, po drugim zawale, czy po trzecim, czwartym nowotworze. To jest tak jak moja mama, nie? Wyhodowała sobie raka na krtani. I jeszcze to było takie, część z was może tego nie słyszała, że trzymała się gdzieś tam podczas 500-tej depresji nocnej, gdzie płacz, lament, lampka wina, jaka ona to jest nieszczęśliwa. I podczas jednej z takich lamentów, ja z nią tam już miałem 16 lat, pierwszy raz się przede mną otworzyła. I ona mi powiedziała, trzymając się za gardło, że ona się dusi, ona nie chce żyć, ona już nie chce żyć. No i bach, 5 lat później, gdzie życie rak? Życie przydusiło. W krtani. Taki psikus, nie? I teraz, jak dostała tego raka? Jeszcze wtedy byłem na takim dosyć dziwnym poczuciu humoru. Leżała już na stole operacyjnym, bo ją rozcinali. A mówię, mamusia, ja mówię, co? Ja mówię, teraz chcesz żyć? Przecież ty nie chciałaś żyć. Przecież mówię, zamówiłaś to sobie. Dosłownie jakbyś do Maka podjechała i hamburgera poproszę. Przecież chciałaś tego. I teraz nagle chcesz żyć? Nagle chcesz zmian? No i wtedy ona zrozumiała to bardzo mocno, że to, sama o czym myślisz, uważaj, o czym myślisz, bo tutaj są przykłady też pozytywne, nie? Że uważaj, o czym myślisz, bo ci się to przydarzy. I tak samo jest z tymi złymi rzeczami. I hitem jest to, że jak jesteśmy na wyższych poziomach świadomości, w ogóle nie chorujemy. Ja na przestrzeni kilku lat, i to tak nie wiem, z 5, to parę razy miałem katar i ta ospa 6-7 lat temu, jak przegiąłem pałę, ale od tego momentu się bardzo ogarnąłem, jeżeli chodzi właśnie o to zdrowie. No w ogóle nie choruję, no bo jak się dba o siebie, no to jak możesz być chory? No to jest nierealne po prostu, jak jesteś wysoko energetycznie. A jak cokolwiek zaczynam czuć, to jest od razu pum, lampka, aha. Nie idę do pracy, bo czuję, że coś mnie może wziąć. Odpocznę, poleżę, trochę bardziej zagrzeję, herbatka. I nie dopuścisz do tego, żeby przegiąć tą pałę, bo obserwujesz swoją energetykę. No i czemu to jest teraz dla nas tak dziwne w pierwszym momencie? W teorii proste, w praktyce to nie może być aż tak proste, bo od najmłodszych lat jesteśmy atakowani zupełnie innym systemem wartości, systemem życia, systemem tak naprawdę rozgrywania tego całego czasu. I to w pewnym sensie jest trochę takie, niby wiem, ale czy powinienem? No i teraz to jest właśnie to pytanie. Dlaczego takich rzeczy nas nie uczy nikt w szkole, nie? Dlaczego w szkole od razu jesteśmy wpędzani w ten kierat wyścigu szczurów? Jakie to jest proste, nie? Dlaczego nie zaczynamy, dlaczego uczniowie nie zaczynają lekcji o godzinie 10, tylko zaczynają lekcję o godzinie 7? Teraz jak mnie się zmieniła świadomość, ja kiedyś byłam takim tyranem, tutaj zresztą jest kilka osób, które ze mną współpracuje na zasadzie ja jestem ich trenerem, mentorem. Ja potrafiłam zaczynać kampy o 6 rano. Bo musi być dyscyplina. Oni muszą czuć, że są na kampie. A kończyć je o 24. I byłam wkurzona, że po 2 dniach kampu
oni są, wiecie. A kiedy skończymy trening? Ja tutaj daję wykład życia, rewolucjonizuję im normalnie wszystko, a oni mówią, długo. Możemy już skończyć. Oni po prostu nie mieli siły. Kiedy wzrosł mój poziom świadomości na tych wszystkich aspektach, o których dziś mówimy, to ja zrozumiałam, że ludzie się muszą wyspać, najeść i ja robię kampy w czterogwiazdkowym hotelu, gdzie oni po każdym treningu kończą o 20 sesję treningową, idą na saunę do sauna mistrza, mandarynki z chili, lecą seansy czekolada. Saunowe, czekolada, siedzą wszyscy się relaksują. Rano o godzinie 10 jedzą śniadanie, gdzie jest szwedzki stół, no wiadomo jak w czterogwiazdkowym hotelu, hulaj dusza, piekła nie ma, mogą jeść co chcą. Trening zaczynają o godzinie 13, bo muszą strawić to śniadanie. Bo co z tego, że mają piękne śniadanie, jak o 10 zjedzą, a o 10.30 trening. I bardzo często po tym wielkim śniadaniu jeszcze zaczynali mentalami z Dawidem. Żeby się wszystko ładnie usytuowało, plus brzuszek najedzony, głowa mogła myśleć. I to są takie pierdoły, nie? Takie głupie rozwiązanie, ale jak ja je zaczęłam stosować w swoim życiu, w swojej firmie, w swoim biznesie, to wszystko stało się naprawdę milion razy prostsze. Wbrew temu, jaka jest opinia innych. Dlatego nie sugerujcie się tym, co wam wasi super doradcy mówią. Ułóżcie to tak, żeby wam było dobrze. No i co? I ostatni element, jak w zdrowym ciele zdrowy duch, to się i dobrze wygląda. Jak wyglądają osoby przemęczone? Słabo. Chcecie nawiązywać fajne relacje? Zadbajcie o energetykę. Każdy chce być atrakcyjny. No i tu jest ten myczek, że jak będziecie dbać o to ciało, zobaczycie jak się wasza... Bo to właśnie aura się zmienia, energia się zmienia. My po prostu inną energią emanujemy, jak mamy energię. Piękni. Tu fajnym przykładem jest ta młodzież tam z tyłu, co obsługuje. Mają tyle energii, jakby zostali naładowani przez nie wiem. I teraz najzabawniejsze jest to, że poprzez wieloletnie zaniedbania my zatracamy tą energię, którą ma młodzież, bo po prostu my o to nie dbamy. A my jesteśmy w stanie być na takim poziomie energetycznym niemalże całe życie. Spotkaliście w swoim życiu 50, 60, 70 latków, co dzień dobry, cześć, jestem taki przebojowy. Zdarzają się tacy ludzie, bardzo mało. Ja z dwóch, trzech takich typów poznałem w swoim życiu, ale oni mieli 60, 70 lat i on energetycznie jak ci wariaci tam z tyłu. Tyle energii miał gościu w sobie. Ale to byli fryki na temat energetyki, wyjątki. Dbania o siebie. I teraz jak my to mamy na piedestale, my możemy całe życie być wewnętrznym dzieckiem i mieć tyle energii do działania, o tyle łatwiej być uśmiechniętym, zadowolonym. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, bo jest jedno z najprostszych rzeczy. A przez mało kogo praktykowana. Bang, dziękujemy.